Czy już jedziemy? To jedziemy z końcem. Przywitajmy tego to sympatycznego młodzieńca. Dzięki. Słuchajcie, dzisiaj wam opowiem trochę o eventach i o tym, że za 4 tygodnie startujemy, więc okazuje się, że trzeba mieć jakieś dane, które będziemy analizować, bo musimy wiedzieć, kiedy fakturę wystawić, nie? Ostatnio wam mówię, jak zrobić, żeby w ogóle ta chmura działała. Dzisiaj chcę kogoś zarobić jakieś pieniądze, więc będziemy mówić o tym, jak te dane na chmurze w ogóle ogarnąć. Ci, co nie wiedzą Finaj, to my będziemy takim pośrednikiem kredytowym, a Viva ma ekspandera, my będziemy takim ekspanderem sprzedawać kredyty, tylko będziemy to robić bez udziału ludzi. Już jak wiemy, ludzie są passé. Teraz jest AI i my będziemy robić AI. I generalnie chcemy, żeby klient właściwie mógł wziąć ten kredyt z domu, z tabletu, a nie musiał łazić po oddziałach banków. Co? Na konto sąsiada? Nie, na konto. Właśnie to są takie problemy, że trzeba w internecie udowodnić, że Łukasz Dziekan to Łukasz Dziekan, bo okazuje się, że to nie jest takie proste. No i tam mamy trochę problem z tym do rozwiązania, ale na razie się udaje. No dobra, to słuchajcie, my jesteśmy na mikroserwisach, modne, mamy ich tam chyba już ponad 30. No i to oznacza, że dużo tych eventów tam lata i ogólnie rzecz biorąc trzeba więcej devopsować, a mniej robić release raz na rok. No i generalnie jak mamy taką hurtownię, nie wiem czy was, wy jak pracujecie w jakichś firmach, to macie jakiś departament hurtowni, BI-a, coś. Macie coś w firmach, czy nie? Albo może zajmujecie w ogóle nawet? No nie, no to tam się pewnie najczęściej raz na dzień coś zasila skądś, budują się te dele, wymiary, czasami jakieś, ktoś ma trzecią formę normalną, ktoś ma gwiazdkę, czy tam Snowflake'a. No i jak już to generalnie działa, a jak nie działa, to potem 3 dni nie działa, bo się dane zaciągnęły tak, zawsze wszyscy narzekają z biznesu, że dane są złe, no i ogólnie są same problemy. Dzisiaj trochę powiem wam więc, jak to jest tak robione w takich typowych organizacjach, które mają monolity albo serię monolitów, czyli takie mikroserwisy na monolitach. Co wynika z tego, że jak używasz mikroserwisu właściwie do tego data flow danych, znowu czegoś nauczyliśmy, żeby nie robić. Powiemy trochę, że trzeba sobie zdefiniować potrzeby, bo każdy może mieć trochę inne, więc to co ja powiem może niekoniecznie dla was działać. Pokażę, jaki mamy pipeline przetwarzania danych i gdzie będziemy się rozbudować, gdzie jeszcze nie jesteśmy do końca pewni, czy to działa, a co już całkiem fajnie działa. I opowiem wam, na co uważać, jakbyście sobie to zabierali u siebie, bo generalnie uważam, że ta myśl, czy tak jakby hurtownia danych oparta o eventy, czyli trochę tak jak mikroserwisy, daje dużo zalet, a ma stosunkowo niewiele wad. Poza tym, że trzeba po prostu więcej uważać na rzeczy związane z ogólnie rozproszonymi systemami. No ale jak już macie mikroserwisy, to już uważacie, więc w sumie nie powinno być dużo problemów. No dobra, to dzisiaj mamy, nie? System transakcyjny, call center, billing. Pewnie niektórzy mają billing. Powiedziałbym, że marketing ma dane, ale wiemy, że marketing nigdy nie ma danych, tylko coś tam z Google Analytics'a wyciągają. Jak mają Google Analytics, więc marketing w ojrzałych organizacjach w Stanach też ma dane. Potem mamy dużo CSV-ek, bardzo dużo, które tam jakoś się generują, muszą mieć ustrukturyzowany nagłówek i najlepiej jakby jeszcze miały to samo kodowanie, bo jak wiemy, kodowanie zawsze jest inne i potem wszystko się wpieprza. No i potem z tym Data Warehouse przychodzą Asseco, Accenture i mówią, tutaj mamy systemy, tutaj mamy jeden layer, potem drugi layer, potem mamy Warehouse, a potem mamy Marty. No i wszyscy są szczęśliwi i jakoś to tam hula. Ogólnie Big Data, nie? Dzisiaj mam nie się, Big Data jest baza, dzisiaj jest AI znowu. No więc nie wiem, czy wiecie, ale Big Data było 40 lat temu. Jakim było, powiedział, że trzeba zrobić hurtownię danych. I to wtedy było big data, że wszystkie transakcje, w ogóle wszystkie calle z customer server, tak dalej, trzeba wyrzucić do jednego miejsca, wtedy było big data. Potem już nie było big data, bo już to było spoko. I teraz znowu jest big data, bo doszły logi z internetu. Nie zmieściły się w hurtowni, więc big data. No więc weszło, nie? HDFS-y, Sparky, Databricks'y i tak dalej, kontenery i znowu się mieszczą i teraz czekamy na następne rzeczy. Myślę, że będzie Internet of Things, następne big data. No ale to zobaczymy, czy się wyda, czy nie. No dobra, to jak
Po staremu ja robiłem trochę hurtowni, zwłaszcza dla ryzyka kredytowego w bankach, trochę dla też Zoldoka. Kiedyś się gadało z właścicielem biznesowym systemu lub fragmentu tego systemu. Trzeba było podać dokładną specyfikację, co się chce. Tak, dokładną. No, wszystkie pola. Najlepiej, jak nie ma pola, to sobie nie będziesz go miał. Potem dostawałeś surowy plik CSV lub ilość surowych plików CSV. Potem krzyczeli na ciebie, że nie mogą zrzucać całego systemu codziennie, bo to zajmuje bardzo dużo czasu. W związku z tym, czy możesz to zrobić przerostowo? Więc mieliśmy pliki przerostowe. Jak miałeś CSV, to musiałeś zdefiniować plik ze schematem, bo potem musiałeś trzymać, jaki jest format tych poszczególnych pól, które się nie zrzucają. Jak miałeś szczęście, to dostawałeś wjazd na bazę, czy tam widoki, które były w srebrinowni. To jest rzadkość. Chyba że ja miałem po prostu pecha, ale no, na bazę prawie nikt, zawsze CSV-ki. Tłumaczyli to rekomendacją D, że nie można bazy do bazy, bo coś. Potem miałeś setki ETL-ów, czy tam w informatyce, w SSIS-ie, w Pentaho, może nie wiem, ktoś używał. Po prostu się pisało w Java czy w C-Sharpie skrypty, które coś ładowały. Miałeś ich setki, to się ciężko wersjonowało, zwłaszcza jak były jakieś XML-e dziwne. No i to trzeba utrzymywać. Utrzymywać te schematy. Jak się coś zmieniło w pliku, to się eksport nie działał z CSV przez 3 dni, 3 tygodnie, bo zmienili format pliku, a ty dopiero zauważyłeś po jakimś czasie. No i to najczęściej było na koniec dnia, albo raz na tydzień. Czasami to robili co godzinę, ale to rzadko bardzo. No i jak się zapytałeś, a czy mogę mieć kliknięcia, to nie, tego nie zbieramy, to vloga VS jest, albo tam Apache. No i musiałeś to zrobić dla każdego systemu X razy. Czyli dlatego data management jest taki trudny i tyle pieniędzy kosztuje dzisiaj firmy. No a my robimy system rozproszony, teraz jesteśmy modni i mamy dużo tych rzeczy, czyli de facto mam od razu ich z tych podsystemów. W ogóle prawie każdy z nich ma jakiś data storage, nie jedni używają blogów, inni SQL-a, czy Postgresa, bo umieją, tamci używają kolejek i w ogóle jest straszny burdel, bo każdy robi co chce, to jest w ogóle najgorzej. I ty zaraz mówisz, że chcesz hurtownie. No bo programista, jak każe zrobić analitykę, to nie wiem, jaką analitykę pani przyjdzie. Ja nie wiem, co robi mikroserwis, który zajmuje się wystawianiem ofert dla banków, a ty chcesz połączyć, jaka była oferta z kampanią mailową. No przecież to się nie da. Nie mam takiego mikroserwisu, który ma taką odpowiedzialność. Co? Przez serwis z GitHub. Tak. No i postawiam takie ciekawe pytania, typu, że tych eventów strasznie dużo lata. Jak to ogarnąć w ogóle? Kolejność wykonywania jest gwarantowana. Analityce, jak to przecież, no to się zadziało najpierw, a to się zadziało potem. No tak, tylko że ty nie wiesz. Nie jest gwarantowane, że jak zacząłeś w tym czasie, to coś się skończy w tym czasie. Albo co masz na myśli mówiąc transakcję? Ci, co robili mikroserwisy, to jakby... Tak, to jest takie duże przejście, że nie ma już wszystko transaction scope, tylko trzeba samemu się bawić w tym. No więc generalnie widać, że jest trudno, nie? Takie proste zrobienie ETL-i z tych systemów to nie zadziała, bo to będzie jakaś masakra nie do utrzymania. Chociaż rozważaliśmy taką możliwość. Więc wychodzi na to, że no, trzeba jakieś inne podejście zastosować. No my na przykład używamy API-site'ów. Kto używa API-site'ów? Albo czegoś podobnego w Amazonie, nie wiem jak coś nazywa, ale też mają coś takiego. Albo nie, Prometeusza, jakichś takich innych systemów do monitoringu. Elka, no coś tam się używa, nie? To nie wiem, czy wam przyszło do głowy, żeby postawić na tym hurtowie na przykład. No można. Wtedy można, nie? Jest query language, indeksów nie ma, ale same się robią. No, ale... Wiecie, one tam po 90 dniach spadają, więc trzeba przynosić do jakiegoś MS-a, poza tym nie ma gwarantowanego dostarczenia. A poza tym w insightach po 4 minutach pojawiają się dane. Oczywiście jak masz L-ka, to się szybciej pojawiają, no ale tam pisanie jakichś joinów jest z kolei strasznie trudne. Trzeba pisać w kodzie, nie? No to teraz musisz nauczyć analityka pisać joiny w C-Sharpie, Javie, Pythonie, czymś. No ale generalnie query language w insightach jest spoko, więc to rozważaliśmy i mamy do monitoringu to na razie używamy i to jest ok. A może po prostu z każdego storage'u, który może mieć schemat, a może nie mieć schematu, zrobimy tak, jak to się postarało, że będziemy zrzucać to do jakichś blobów, te bloby będziemy ETL-ować i ułożyć do jakiegoś SQL-a, czy do, nie wiem, do Hadoopa, tak? Próbowaliśmy to
być na, po czterech systemach już nam się nie chciało. Bo okazało się, że ten nie ma identyfikatora, nie wiadomo po czym to połączyć, no bo ci mają correlation token, ale correlation token jest tylko w requestach, a request nie jest zapisywany, no więc szlak cię trafia. Czyli jak nie zaprojektowałeś systemu, żeby te bazy od razu miały wspólne identyfikatory jakieś, to niekoniecznie była ich responsibility, bo one muszą, nie muszą wiedzieć, nie? No to życzę powodzenia, może się uda. A może zbudujemy taką bazę, do której wszystkie serwisy będą wrzucać, czyli taki model domenowy sobie zrobimy, analityczny, i będziemy jego wrzucać co, nie wiem, co chwilę, nie? Co pół godziny. Czyli zrobimy sam monolit w mikroserwisach. To też rozmawialiśmy. I nawet zaczęliśmy go robić, ale potem programiści powiedzieli, że w sumie to nie ma sensu, bo mamy monolit i trzeba robić transakcje. Więc zaczęło się pieprzyć strasznie dużo jakichś patternów. No i wyszło nam, że integrujemy się przez bazę, więc podobno nie jest to dobre, znajdujemy. Poza tym wersjonowanie tych modeli byłoby we wszystkich mikroserwisach, w związku z tym jak za każdym razem zmieniasz coś modelu, to musiałeś podbić paczkę, musiałeś podbić paczkę wszędzie, więc wszyscy się wkurwiali. Rozumiecie, nie? Jakby nie działa. To musi być w miarę seamless, bo inaczej programiści się będą znowu wkurzać. No to może im powiemy, że wrzucają jakieś eventy, albo w sumie te eventy, oprócz tego, że lecą pomiędzy serwisami, to jeszcze niech lecą do jakiegoś event huba, event grida, event czegokolwiek. I ktoś to będzie zbierał, jakoś to będzie kminił, żeby to połączyć wszystko do kupy i może też zadziała. No, tylko się okazało, że potem analitycy by musieli chodzić po wszystkich absolutnie. Co więcej, te eventy się często zmieniają, bo komunikacja między serwisami się może zmieniać. W związku z tym nasza hurtownia by musiała się zmieniać w zależności od tego, jak my zmieniamy eventy, a przynajmniej ETL, bo na przykład ktoś stwierdził, że już nie jest potrzebne to pole, albo to jakieś nowe pole. No więc utrzymanie tego jest tanie dla programistów, a chuj słabe dla analityków. Bo nie muszą de facto nadążać za wszystkim, co robią programiści, nawet jeżeli to nie obchodzi. Na przykład technicznie zrobiliśmy autoryzację pomiędzy serwis to serwis, tak, wrobiliśmy jakieś nagłówki, tokeny latają pomiędzy requestami, no i nobody cares in analytics, nie? Ale we you have to actually care, bo jakby dodaliśmy do eventów, żeby latały jakieś challenge, no i smutno się wtedy zrobił. No to użyjmy Presto, nie wiem czy jest Presto. Ktoś używa Presto? To jest takie coś, że piszesz SQL i mówisz, tu są dane, tu są dane, tu są dane, tu są dane, tu są dane. Nazywasz je i on działa. Sort of działa, tak. To jest taka, tak, fasada. To jest taka fasada na dane i mówi, że SQL będzie ci to wszystko pasował. Oczywiście są lidery do JSON-ów, parkietów, zwykłych SQL i tak dalej. No i można, tylko że być może twoje bazy, których to czytasz, nie są przystosowane do jakichś intensive readów, które występują, jak Presto coś zawoła, nie? No i masz system, który jest optymalizowany do online transaction processing, czyli tam coś wrzucasz, odczytuje, nie wiem, robisz jakiś event sourcing, bo potrzebujesz mieć wersjonowanie klienta, bo chcesz wiedzieć, jak mi się dane zmieniają dla potrzeby po prostu operacyjnych procesów. Nagle Presto wchodzi i dałeś wszystkich klientów działa. Bo ktoś tam analitykę jakąś robi i liczy, ile klientów sprzedaliśmy w zeszłym miesiącu. No i na przykład robią się deadlocki. Albo miałeś requesty ze średnią prędkością, nie wiem, 30 milisekund, ale masz 400. No bo Boże, więc jakby to też there are some issues, nie? Jakby... Ale to jest ogólnie dobry pomysł, no bo jakby to tak zreplikować już, to coś można poszaleć, nie? No dobra, to stwierdziliśmy, że tak proste rozwiązania nie są takie proste. Stwierdziliśmy, że pomyślimy, do czego tego właściwie potrzebujemy. I tu jest set use case'ów, które my mamy w związku z naszym produktem de facto, tak? Czyli po pierwsze musimy weryfikować tą tożsamość. Ponieważ mamy modele, które sprawdzają, czy twoja twarz na dowodzie to twoja twarz selfiaka i jeszcze sprawdzamy, czy na Instagramie wyglądasz tak samo, no to mamy modele, trzeba te bloby jakoś analizować, czy te zdjęcia, sprawdzać, czy nasze algorytmy poprawnie przewidują,
na przykład na podstawie manualnego labelowania, czyli dajemy 5% automatycznej weryfikacji do sprawdzenia ludziom, uważamy, że ludzie mają rację, no i mamy tak zwany label, czyli true, prawdziwą wartość, którą uważamy, że jest prawdziwa. No więc chcemy to benchmarkować hurtownie, sprawdzać, na bieżąco monitorować i mieć dane do ponownego nauczenia nowego modelu, tak? Czyli zrobiliśmy model biometryczny i chcemy zrobić drugą wersję. To na czym był policzone poprzednio, jaki był expected result, czy performowaliśmy lepiej, czy gorzej w stosunku do expectations, to takie rzeczy musimy na bieżąco sprawdzać. Druga rzecz, mamy silnik antyfraudowy, bo zrobiliśmy konkurs oszczędzania przez rymowanie, gdzie było do rozdania tablet i trzy monopoli chyba. To był konkurs skierowany do matek i tam matki miały napisać wierszyk o oszczędzaniu. No i dzwonić, tam pisać do swoich ziomalin, żeby głosować, głosujcie na mój wierszyk, to wtedy wygram. No i wygrywał ten, który miał najwięcej głosów, nie? I wiecie, że był do wygrania tablet Samsunga za 600 albo 8 i monopol za 350 i ludzie oszukiwali. Co więcej, matki donosiły na inne matki, że tam to szukują. To story. No więc jak był do wygrania tablet, to jak my powiemy, że jest do wygrania, chociaż to nie jest konkurs, nie? Do wygrania jest 20 tysięcy kredytu, który nie musisz oddać, to myślę, że też się skuszą, nie? No więc musimy mieć reguły jakby antyfraudowe, czy model antyfraudowy. Też w czasie prawie rzeczywistym, plus te dane muszą się historycznie zaczytywać, bo musimy mieć tak zwane rozkłady, żeby liczyć odległości anomalii, nie? Jakby zauważcie, że na przykład, nie wiem, dowód tożsamości, nie? To jest trzy cyfry, trzy litery i sześć cyfr. No i on jest w miarę jednostajnie rozłożony w czasie, tak? Zaczynamy od AAA i tam dzisiaj jest chyba już seria B, z tego co pamiętam. No i nagle ci przychodzi jednego dnia ACX, która jest jakąś tam losową cyfrą, 1, 1, 2, 8, 7, 6 i 10 kolejnych numerów, nie? Jak się tak zastanowicie, to prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest kurewsko małe, że to się może zdarzyć w ciągu na przykład 15 minut. No i takie coś to powinno wychwycić, taką serię, która patrzy, jaki jest średni rozkład dowodów w ciągu dnia, czyli jaka jest szansa, że będzie 10 dowodów obok siebie, czy nawet 3 czy 5. No i jak widzi, że to jest dużo większa, że zdarzyło się coś, co jest skrajnie nieprawdopodobne, to może coś dziwnego się dzieje, nie? Bo jakby jak zastanowicie co jest naszym dużym ryzykiem, to naszym ryzykiem jest to, że nie to, że ktoś tam wyłudzi, nie? To już zawsze wyłudzi, banki też wyłudzają, to jest okej. Okay. To jest koszt działania banku. Bo chodzi o to, żeby napisać automatu, który nas wyłudza przez 24 godziny, wyłudzi 50 milionów złotych, bo to już będzie smutne. W sensie nie będzie nas następnego dnia, albo dwa dni później. Więc musimy im utrudniać robotę i takie reguły muszą wykrywać takie dziwne patterny w tym wszystkim. Musimy mieć analitykę efektywności pod kątem user experience, czyli jak nasi grafici narysowali kółeczko, to kółeczko mówi, że jest spoko, czy ludzie to rozumieją, czyli musimy mierzyć czasy interpretacji ekranu, czyli cały user experience warehouse musimy mieć u siebie. Czyli cały front musimy mieć, wszystkie kliknięcia, wszystkie ruchy myszką i takie inne smutne rzeczy, dużo. Musimy mieć proces wyboru ofert klientów, czyli jakby jak ktoś złożył ofertę klientowi, to musimy wiedzieć, jakie składali oferty, na co klienci patrzą, czy wolą cenę, ratę, nie wiem, wielkość kredytu, które co porównują, żeby im ułatwić jak najbardziej ten wybór, nie? To jest najważniejsze, że z punktu widzenia naszego biznesu, żeby klientowi jak najlepiej doradzić. Bo jak będziemy dobrze doradzać, to będą mieli dużo więcej kredytów i wszyscy będą szczęśliwi. Poza nimi, jeżeli się przekredytują, więc też musimy im na przykład doradzać, żeby nie brali za dużo. Bo na przykład to też musimy robić, bo wtedy to nie jest dobre dla nikogo, bo jak oni sobie biorą za dużo, to się przewrócą, jak się przewrócą, no to bank jest nieszczęśliwy, będzie nas pokoje, o co chodzi, czy przecież nam klientów za dużo biorą. Chociaż oni lubią taki sam udział, tak robią. No ale nas będą połować. Koszt konwersji, pozyskania klienta, czyli cały marketing, wszystkie te Facebook ady, Google ady, afiliacje. Generalnie mamy założenie, że chcemy wiedzieć per klient, ile on kosztował. I ile przyniósł pieniędzy oczywiście. Także to też jest ambitne zadanie. Tu jeszcze musimy dodać takie rzeczy, że pewne rzeczy są per klient, typu kliknięcie w AdWordsach, nie, ale jak zrobimy telewizję, no to już nie jest per klient, więc trzeba jeszcze zaciągać zewnętrzne dane, jakieś media plany, więc generalnie jest ciekawie. Profilowanie klientów, czyli komu co sprzedać, jaki komunikat do matek
Mamy obozy ze świnką Pepe, bo lepiej się sprzeda. Do facetów furka, wiadomo. Wyjdź ze swojego 1.6, kup 2.0. Także no jakby trzeba komunikację stosować. No, nasz marketing ma dosyć dużą kreatywność, więc chce się tam trochę pobawić. No i muszę mu trochę powiedzieć, czy dobrze robi, czy źle robi, tak? Albo czy robi lepiej niż w zeszłym miesiącu. No i mamy back office, nie? Ludzie będą dzwonić, więc też chcemy wiedzieć, czy tam nie ma jakichś fraudów. Z drugiej strony, czy ludzie faktycznie kończą te procesy po tym, jak zadzwonią, czy są, jesteśmy pomocni, czy mamy wysokiego tak zwanego NPS-a, czyli Net Promoter Score, czy ludzie nas są skłonni polecać. No i dobra, nasz ekosystem to poglądowy slajd, czyli mamy fronty jakieś mobilne, mamy web produkt pierwszy, pewnie potem będziemy mieli kilka, mamy Facebooki, mamy strony landingowe, czyli cały ekosystem marketingu, który tam ma jakieś clickbaity w cudzysłowie porobione, żeby człowiek wszedł do naszego procesu. Mamy bloga, mamy contact center, mamy back office, mamy kupę naszych mikroserwisów, czyli jak łatwość tych źródeł danych i rzeczy jest dużo i zostało zdefiniowane w mojej organizacji takie pojęcie zwane szufą dziekana, bo dziekan chce wszystko zawsze, jeśli chodzi o dane, a tych danych jest bardzo dużo. No więc jak to wszystko teraz włączyć, żeby za dużo rzeczy nie pogubić? Więc stwierdziliśmy, że chcielibyśmy mieć query language. Fajne w App Insightach jest to, że można tam grać customowe dane. Tak, to możesz zrobić upload data i płacisz za ten storage tam zgodnie z cennikiem, ale możesz sekwerować. Jest fajne, bo masz wbudowany parser JSON-ów, co znacząco ci ułatwia operowanie na nieustrukturyzowanych eventach. Potrzebujemy mieć klientów do wysyłania z każdego tego kawałka, który pokazałem wcześniej, tak? Zwłaszcza, że AppInsighty mają klienta i do frontu, czyli w JavaScriptie, mają do C-Sharpa, Java i tych wszystkich innych języków z takiego poziomu. Strasznie zsiepały ich klient mobilny. Chyba, że robisz w Xamarinie, to wtedy masz klienta C-Sharpowego, którego oni kompilują do odpowiedniego bytecode'u. Więc my wzięliśmy ten skompilowany klient z Xamarina i przenieśliśmy do natywnego Swifta i Java, bo to wtedy działa. A w takim zwykłym kliencie Java'owym jest tylko trace, nie przepraszam, track event chyba. To jest jedna funkcja, nie masz exceptionów, niczego, musisz samemu wszystko pisać. No ale masz klienta, czy potrzebujesz jakiś kliencki bibliotek. Fajnie było używać tych eventów, ale takich domenowych. Czyli ktoś typu analitycy musi powiedzieć, czego potrzebuje i de facto być w stanie napisać ten kawałek w kodu, trochę tak jak w App Insider, że track event, czy tam track coś i wysłać to do naszego jakiegoś klienta, jakiegoś serwera, który to będzie się zajmował przetwarzaniem tych danych. Fajny jest pomysł w App Insider, że nie wiem, wiecie, tam macie 8 chyba tabel, czy 9, nie? Tam requests, dependencies, page views, browser timings, exceptions, traces, coś tam jeszcze. I one mają kawałek schemy, który jest wspólny dla wszystkiego, bo to jest zrobione ewidentnie pod taki monitoring, nie? I macie custom dimensions i custom metrics. No więc my też zdefiniowaliśmy sobie taką common schemę dla wszystkich eventów taką samą, w różnych typach eventów, czyli na przykład eventy frontowe, eventy backendowe i mamy jakieś custom rzeczy również. I dzięki temu mamy elastyczne, że mamy kontrakt na custom event, który robi nam podstawową analitykę i mamy rzeczy, które są różne w zależności od eventu i dzięki temu możemy robić pogłębione analizy, na przykład jaka była cena tego kredytu, to nie jest property każdego eventu, ale na przykład skąd on przyleciał, albo timestamp, albo właśnie correlation token pomiędzy wszystkimi eventami, albo na przykład jaki to był klient, jaki to był proces ID, to już mamy. Jakieś przetwarzanie eventowe mamy, no to nie chcemy pisać wszystkiego od zera. No więc mamy tam te różne, jesteśmy na Azure, no musimy użyć albo Kafki, czyli postawić jak maszyny wirtualne. Nie chce nam się tego teraz dzisiaj robić, bo nie mamy za dużo sił administracyjnych do zarządzania tymi maszynami, więc postawiliśmy te eventy. Nie? Mamy albo serwis, serwis tego, jak się nazywa. Mamy event huba, event grida i serwis busa. Tak? Serwis busa używamy po prostu do takich transakcyjnych eventów i on raczej do tego służy. Więc
Myśleliśmy, że trochę za ciężkie, bo tam trzeba tworzyć te subskrypcje, słuchać tego, mielibyśmy potencjalnie dużo tych subskrypcji i kontraktów, więc nie chcieliśmy używać Service Busa. Więc był Event Grid i Event Hub. No i zdecydowaliśmy na Event Hub'a głównie dlatego, że on dużo rzeczy za nas robi, czyli buforuje. Jak nam padnie coś, co z tego zczyta, to możemy tam chyba tydzień eventów trzymać, więc sporo roboty robi. Natomiast ma kilka wad. On do dużej ilości przesyłania eventów super nadaje. Testowaliśmy go. Nie jest aż taki drogi, więc przy naszej skali jeszcze to jest manageable. Za jakiś czas pewnie się zastanowimy, czy nie postawić sobie po prostu zwykłej kawki. Natomiast nie ma autentykacji, nie? Więc trzeba wziąć pod uwagę to, że no, różni ludzie się mogą tą rzeczy wstawić. Z drugiej strony to jest publiczna telemetria, do App Insightów też ci ktoś może wszystko wrzucić dzisiaj. Natomiast jak odczytasz, to fajnie było, żeby wiedzieć, kto czyta. I na tym się zastanawiamy, no bo twoim jedynym sekretem jest tak naprawdę connection string. I to jest trochę... Nie jest to złe, bo Event Hub jest schowany, nie można z niego się dostać poza infrastruktury, natomiast no, to jest jakaś tam mała wada. No i koniec końców trzeba będzie zrobić pewnie jakieś data marty, więc te podstawowe tabelki, które mamy, tak jakby a la App Insights, chyba nie wystarczą, więc i tak ETL trzeba będzie napisać. No więc co zrobiliśmy? Serverless, też jesteśmy modni. Postawiliśmy kilka funkcji, które są wołane przez serwisy, czy to też front, które po prostu mają track mobile event, track frontend event, track exception, track business logic event. Tak? I mamy to na consumption planie. Teraz powiem o tych funkcjach, bo to nie jest takie super. No ale generalnie przynajmniej się musimy się skalować. Mamy takiego naszego event listenera, który jeszcze przychodzą te eventy, po to, żeby nie mieć vendor locka. To jest strasznie głupie, to nic nie robi. Tam dodaję trzy pola dosłownie w tym evencie, ale nic nie robi. Ale jakbym kiedyś chciał tego event huba wymienić na kawkę, to ja bym używał bezpośrednio klienta, to bym musiał to wszystko przepisać, nie? A tak postawiłem sobie własnego głupiego web serwisa, który mi to enkapsuluje i jak to kiedyś wymienię na coś innego, to spoko. Bo ja strasznie nie lubię vendor locków. Nawet jak się trochę zlogowałem. A to akurat nie jestem pewien, czy to będzie działało nie wiadomo jak długo. Potem Event Hub znowu pisze po prostu do blobów. To jest taki nasz data lake w cudzysłowie, w sensie, żebym miał to po wsze czasy, albo aż mi się znudzi. Jakbym chciał coś, nie wiem, hurtowia mi umrze, no to żebym mógł ją otworzyć, no cokolwiek, tak? Wrzucam ich do kolejnej funkcji, która buforuje, czyli odczytuje powiedzmy 30 sekund, tam k sekund, zależy od tego, jaką macie potrzebę, lub tam, nie wiem, kilkaset eventów, agreguje je i wstawia do docelowej hurtowni. W naszym przypadku jest to SQL Server, wynika to z tego, że dosyć dobrze się znamy na SQL-u i tak do kilku terabajtów umiemy go wyskalować. W sensie znamy się na szczegółach silnika bazodanowego. U was to może być cokolwiek. I mamy ten real-time event procesor, to też jest webapka, która ma swoją oczywiście partition w Event Hubie. Event Hub działa na tak zwanych partycjach, są tak naprawdę różne strumienie. I teraz każdy może słuchać na innym przeznaczonym dla niego kanale, no i dzięki temu to jest webapka, nie? To my ją napisaliśmy, jak my ją napisaliśmy, to pewnie napisaliśmy ją tak sobie. Czyli jak umrze, to jest problem. No ale z drugiej strony zaraz postawimy ich 8 kopii i tak dalej, i tak dalej. A Event Hub nam buforuje, nie? To jest real time, ale to jest nie real time. Jak to się opóźni o 5 sekund, to I don't really care. Jak się opóźni o 2 dni, to mam trochę problem, ale o parę sekund, parę dziesiąt, I really don't. No i tutaj mamy właśnie kompleks event processing, który wam za chwilę powiem. To jest Azure Function, on to sobie przetwarza powiedzmy te 500 eventów, agreguje, robi słownikowanie, czyli jak mamy nazwę eventu, który ma powiedzmy, nie wiem, string 64 hary, tak? To my to sobie zamieniamy na inta tutaj i wrzucamy do bazy, żeby mniej to zajmowało, żeby nie mieć tego wszystkiego w tekstach. No jak powiedzmy to się wypieprzy, albo nie wiem, bazy function też się wypieprzają i też są 500-ki tam, więc jak wam mówią, że to jest takie super, to nie, to też ma 500-ki, tak? To możesz powiedzieć w takim razie, jaką logikę realizujecie w tych funkcjach frontowych, skoro to przetwarzacie, o tym teraz mówię, to przetwarzanie macie w tym ostatnim klocku? Te funkcje są tylko i wyłącznie tak jakby po to, żebyśmy nie musieli się przejmować load balancingiem na event listenerze.
A, czyli no tylko... One są de facto, tak jak jest klient App Insightów, nie? Track Event, to one po prostu wrzucamy je tutaj. One sprawdzają, tak ale czy to jest od nas, czyli czy to jest zgodny format, czy to nie ma jakiejś złośliwej rzeczy, to bardzo szybko jest, to jest takie bardzo rudimentary stwierdzenie. Dodają timestamp, bo tutaj w evencie rzucony jest timestamp, ale dodajemy jeszcze kolejny timestamp, kiedy on został jakby odebrany, w cudzysłowie. No i jeszcze robią takie rzeczy związane z ta funkcja jakby sprawdza, że na przykład format naszego user tokena jest zgodny, taką prewalidację robi, żeby sprawdzić, czy to działa. A event listener jest tylko naszą abstrakcją nad event hubem, on już jest super głupi. W sensie on ma być super niezawodny, super lekki i nic nie robić. Jest. I teraz powiem wam dlaczego. Bo jakby user znaczy te Azure Functions są super pod warunkiem, że używacie czystego .NET-a. Ostatnio się nam wypierdoliło dlatego, że używamy tam pracowania JSON-a, bo na przykład nie chcemy za dużo tych eventów, mieć tam wywalamy niektóre propertiesy. No i powiedział method not found. Dlaczego? Bo napisaliśmy sobie test. Kod testujący na to sobie 11, a tu była 10 i szukałeś tego 6 godzin. I nie możesz tego wymienić. Faktycznie nie potrzebowaliśmy 11, ale kopiliśmy sobie no co tam wszędzie, no bo odbijamy. No i... Więc jak potrzebujesz customowych pakietów, to jest straszna orga. Więc to musi być super głupie. Co i dobrze, bo jak ludzie zaczną pisać, to teraz skończymy w kodzie jak w Pascalu, w tych Azure Functions i będzie to kolejna masakra, nie? Ale powiem wam, że to generalnie jest straszna rzeźba i trzeba bardzo uważać, jak się pisze te Azure Functions. No i przede wszystkim we really don't care, znowu, to nie musi tam trwać milisekund. Azure Functions nie mają super latencji, to jest koło sekundy, pół sekundy możecie zejść, jeśli macie szczęście. No i to jest ok. Natomiast w tym real-time mamy taki KPI, że nie chcemy być spóźnieni bardziej niż około 30 sekund, więc to musimy, po to wstawiam tutaj ten timestamp, żeby monitorować ile czasu minęło od origination do process. I teraz jak wygląda hurtownia? To jest ta Azure Functions, ta ostatnia, którą opowiedziałem. I teraz ona pisze do takich tabel ogólnie. To są takie trzy, tutaj są trzy, jest tak naprawdę tam około 9, no ale logika identyczna jak App Insights. Identyczna. Czyli eventy mobilne, web eventy, errory, business events, business logic, te typy serwerowe. I to jest wszystko w SQL-u, to jest popartycjonowane, to jest w table storage'u, bo to się przydaje akurat w tym przypadku, zobaczcie, że mamy dosyć wąskie tabele, powiedzmy 15-20 kolumn i będziemy czytać całą kolumnę najczęściej. Mamy to słowniki, tutaj mamy też ileś, bo to już jest znormalizowane. Na przykład sprawdzamy, czy przychodzą eventy, które znamy. Mamy katalog, mam pokazać, nie wiem, 80 rodzajów eventów, nie? No jak przyjdzie mi event, który ma tytuł, którego nie znam, to a. Oczywiście ktoś mnie hakuje, ale okej, okay, maybe not. To dziwne miejsce hakowania, ale okej. Okay. Drugie miejsce. Ktoś zrobił nowy event i albo się pomylił, albo zrobił nowy event, tylko jeszcze nie miał go spasować. Czyli data quality check od razu masz w real time. No i trzecia rzecz, nazwa eventu ma powiedzmy, nie wiem, 64 znaki, tak? A tutaj się zmieniamy ją na inta już od razu, czy to na tiny inta i dzięki temu oszczędzamy miejsce. I na tym już możesz robić część data quality checków, czyli mamy takie continuous data integration, czyli sprawdzamy, czy są nule tam, gdzie nie powinno być nuli, czy właśnie eventy są takie, jakie powinny być, czy zmienia się ilość eventów w zależności od tego, co się powinno, w zależności od czasu dnia, czy sprawdzamy, czy jeżeli jest event, zakończenie procesu, to czy były wcześniej wszystkie inne podobne eventy dla tego człowieka, czy potencjalnie mamy jakąś dziurę. Więc jakby tutaj robimy już ileś data quality checków, plus mamy ileś prostych raportów, czy sprawdzamy, ile dzisiaj zamknęliśmy klientów, ile dzisiaj otworzyliśmy klientów, jak wygląda lejek sprzedażowy. Więc to już możemy dzisiaj robić na tych nawet prostych tabelkach. Czyli do tego mamy podpięte zarówno zwykłe SQL, trochę Power BI-a, I'm not in love, ale jakby jest ok. Tableau jest trochę jednak lepszy, tylko drogie w cholerę. I mamy App Insights, jak potrzebujemy też customowo na tych JSON-ach zrobić. No i potem tu już budujemy ETL-em, na razie SQL-owym, bo po prostu jest najszybciej, ale zastanawiam się, to znowu nie postawić takiego coś a la Azure Function, żeby się uniezależnić od SQL-a. No to nie wiem, ktoś potrzebuje analityki custom, właśnie mamy tam, nie wiem, 13 tabel, tylko customerzy.
do predictive modeling. Oni mają tutaj swój data mart, który sprawdza, jaka jest precyzyjna siła tych modeli. Czy jest zgodna z tym, co było na budowie, w cudzysłowie, nie? Czy jakie było expected predictive power. Czy jest duża zmiana w rozkładzie zmiennych, które były brane pod uwagę przy budowie. Czyli na przykład zakładaliśmy, że nie wiem, rozkład wieku jest mniej więcej normalny, ze średnią w okolicach 35, a teraz przychodzą nam 70-latkowie, nie? Maybe the model is not so good. Czyli mamy takie real-time, no powiedzmy to w ciągu 30 minut sprawdzamy, czy predykcja ma szansę działać dobrze, czy nie. Czy tak, liczymy tak zwany plausibility factor, czyli jaka jest szansa, że model umie przewidzieć, ale przewiduje na czymś, czego nie zna, więc ma problem. Cały marketing campaign analytics to mamy, tutaj też zrzucamy właśnie te eventy z Facebooka, Google, wszystkie kliki w naszych reklamach. No i liczymy całą kosztowość i pozyskanie klienta i też zyskowność, tak? I co do tego nie jesteśmy jeszcze pewni, czy to jest wszystko już dobrze. API site są super, bo uwielbiamy ten query language, że jest tak powerful, że wszystko się da nie zrobić i działa i naprawdę dobrze, szybko to działa. Natomiast API site nie są tanie, nie? Pewnie kiedyś założymy tutaj, zobaczymy, jak się Power BI będzie rozwijało, ale pewnie założymy jakiegoś jeszcze jeden visualization engine. Nie potrzebujemy, tak powiedzmy, około 10 licencji, co to się da kupić. No bo Power BI działa na dużych tabelach słabo. Znaczy bardzo dobrze trzeba pisać skrypty, nie? Więc trzeba, tu pewnie będzie zrobić taki BI data mart, który będzie miał poagregowane dane, na których zwykli userzy będą mogli sobie wyklikać to wszystko, co chcą sobie wyklikać. No i o pracy jeszcze nie ma magii, działamy na raportach trochę SQL-owych. No ale jakby wszyscy analitycy są u nas programistami w cudzysłowie, więc jakby to jest okej. Okay. Koniec końców wynik wrzucamy najwyżej do Excela i dajmy power pivot, jak potrzeba. Nie wiem, jak wiadomo z biznesem, ale to rzadko jest. Raczej wrzucamy tego w Excelkę po prostu. Albo działamy po prostu chyba tak. No dobra, to co jeszcze z tym anti-fraud engine w real-time? Fajnie to wygląda, nie? Pattern. Zaczynamy od czegoś, który jest jakimś tam eventem, który ma większą temperaturę niż, a potem na nim następuje inny event, który ma taką własność i kończymy to w jakimś czasie, nie? To prawie, że tak powiem, analityk to może napisać, gdyby znał tę metodę. No i my takich patternów mamy dziesiątki. Na przykład zaczynałeś z EN, a skończyłeś z CN. Mówię o kulturze przeglądarki. Dziwne. Albo zaczynałeś w Polsce według IP, a jesteś w Malediwach. Też dziwne. Takich patternów możemy sobie wyobrazić dziesiątki i to trzeba pisać szybko, często, zmieniać, wyłączać i tak dalej, i tak dalej. To nie jest coś, co żyje długo, nie? To nie będzie żyło rok. Może kilka z nich tak, ale wiem, że będzie się zmieniać, bo ci, co nas hakują, też się zmieniają. No i to jest Flink, Apache Flink. Polecam, jeżeli jesteście w stacku AWS-owym, Java-owym, to super. To jest taka wersja następna Sparka. To jest de facto query language do eventów. Oni też tam do streamingu, do batch processingu. Co się bardzo przyjemnie pisze, tylko adminka jest jak zwykle w Apache stacku dosyć chujowa. Trzeba się tego nauczyć, wiedzieć, co się wypieprza, jak się ustawia masternody, takie różne dziwne rzeczy, ale sama programowanie jest super. No i my też chcieliśmy takie coś robić, tylko nie mogliśmy jeszcze Apache Flinga postawić. Pewnie zaraz to zrobimy, więc postawiliśmy sobie nasz własny kawałek, który coś takiego robi. I wygląda to mniej więcej tak, że nie wiem, czy zauważyliście, ale to jest wrażenie regularne. Jak macie strumień eventów, no to pisze, zaczynam od takiego, karę się powtórzy, po czym nastąpi to, a po czym to. To się nazywa finite state automaton, czyli automat skończony lub nieskończony w przypadku strumienia. No to się dosyć łatwo programuje funkcyjnie. My to napisaliśmy we Sharpie. Robimy taki jakby agregator, czyli gdzie jest ten automat, czyli ten automat jest per klient, per sesja, per dzień. Czy on musi mieć jakiś stan, czy na przykład, czy dzisiaj zdarzyło coś dziwnego? No, może przez dziwne mówimy, zdarzyło się więcej niż 10 podobnych do siebie numerów dowodów.
Nie, nie, to zaliczyć, to prawda. Masz to w dupie, ale on ma stan, który jest wyrażony po prostu przez jednego inta, który ci mówi, jaki jest, że stan jest zwykły albo niezwykły. No i piszesz te takie właśnie paterny w takim fluent języku. Musisz mieć to w jakimś release, czy w jakiejś innej bazie trzymane, że jak ci to umrze ta apka, bo się zresetowała czy coś, żeby ona mogła wstać. I wiecie, jak znowu, jak umarła, event hub nam to wszystko buforuje, wstała, siema. No tego jest problem z tym, że ona musi skończyć ten stan tych eventów wziąć, więc trzeba to zaczytać z jakiegoś release'a czy coś, czy z jakiegoś innego storage'u, żeby ona wiedziała, jaki był stan poprzedni tych automatów i działa wszystko. No i musisz wyznaczyć tak jakby stan agregacji, czyli czy to jest per klient, czyli musisz w evencie mieć możliwość przypisania tego eventu, kogo musisz powiadomić, kogo to może interesować. No i masz, nie wiem, 50 automatów per user, czyli 50 tych patternów, no to wysyłasz do tych 50 i mówisz, ej, przyszedł event, sprawdźcie, czy wam się podoba. Macie eventy per dzień, no to wysyłasz, dzisiaj jest 29, wysyłasz do automatu 29 maja, ej, sprawdź, czy coś się zmieniło u ciebie. I chłop. I teraz te paterny to są tak jakby zmienne, na tym stawiasz model predykcyjny i chłop. Dobra, bo już czas mi się kończy. Więc ostatnia rzecz, na co trzeba uważać? Bardzo już kończąc wam powiedziałem. Uważajcie na nie. Wszyscy wam teraz to puszują. Azure Lambda są, znaczy Amazon Lambda są dużo bardziej stabilne. I zastanawiam się, czy nie przenieść tego, tych funkcji na Amazona po prostu, bo są dużo lepsze. Azure jeszcze, to jest taki preview. Znaczy w sensie, jak używacie tylko podstawowych rzeczy, dodajecie, odejmujecie, substringi liczycie, to jest ok. Ale jak dodajecie własne pakiety, to tam jeszcze to nie jest gotowe. To jest jeszcze bullshit. Pamiętajcie o load balancingu, bo nie wiem, czy zauważyliście, że wada jest taka, że jak umrze mi ta jedna z webapek, to koniec. Więc tracę dane. Więc trzeba robić buforowanie, gdzie się da, i trzeba robić load balancing, żeby jak rzeczy umierają, to żeby miało się gdzie pisać. Generalnie wszystko trzeba kolejkować. My kolejkujemy na tym blobie, bo ma Azure Cube. My kolejkujemy w Azure Functions, bo to jest jakby bezpośrednio przez Azure Functions, one się same kolejkują w cudzysłowie. Bo nigdy nie wiesz, kiedy ci przyjdzie bardzo dużo klientów. Kiedy coś ci zrobi, na przykład dostać ci wypierdoli to wszystko, nie? Więc na takie rzeczy trzeba bardzo uważać, więc nie ufajcie. To nie jest batch processing, to jest streaming, więc trzeba kolejkować, bo jak nie kolejujecie, to was uwalni kiedyś. Stream Analytics. Kto używa Stream Analytics na produkcji? No właśnie. To niech tak pozostanie, albo zmuście Microsoft, żeby coś z tym zrobił. To jest tylko i wyłącznie do podłączenia do Power BI i do robienia demo. Niestety, to jest dopisanie SQL-i, ile się zmieniła temperatura dzisiaj, nie? Albo ile tam jakieś IoT coś powiedziało. Nie zrobicie coś, po czymś następuje i to wystąpiło karazy. Nie. Nie polecamy. Drogie to też jest w cholerę. Więc uważajcie. Słownikujcie, co się da, bo eventy wysyłacie po prostu, nie? Najczęściej verbose. Natomiast jak wpiszecie do bazy, to zaczyna to puchnąć strasznie, więc słownikujcie, zróbcie sobie słowniki w bazie in-memory, patrzycie, czy jest pattern, czy się łączy i róbcie normalną, formę normalną, tylko pod pola słownikowe, bo kupę miejsca zaoszczędzicie. Pamiętajcie, że odczyt w bazie danych jest im dłuższy, im więcej musi przydać w stronie, więc jak robicie z tym na tym prawdziwą analitykę, no to po chuj trzymać message, który ma 3000 znaków, jak on tak naprawdę jest jednym z 13 message, które się tam rozeszli, tam są tylko parę nagrywać. Ja radzę zacząć tą hurtownię budować od SQL-a, a nie pakować od razu w Data Lake czy tam Sparkowe Databricksy. Chyba, że już naprawdę macie dziesiątki, przynajmniej dziesiątki terabajtów danych. Data Lake działa dużo wolniej, trzeba dokładnie rozumieć partycjonowanie w Data Lake'u, więc zacznijcie od SQL-a, do kilku terabajtów działa, co przy większości skali biznesu w Polsce i przy używaniu słownikowania będzie działać. Naprawdę. No i migracja ze SQL-a do Big Data to nie jest problem, jak sobie zobaczycie. No, mam te wszystkie bloby, co tam leżały, nie? Ja teraz bloby mówię, zaciągnij je do Databricksa albo do Data Lake'a, na nowo przesłownikuj i proszę bardzo, masz nowy schemat w bazie danych. Natomiast trzeba przepisać wszystkie customowe SQL-e, które ci robią ETL-a do tych datamartów.
ale lata Marty nigdy nie powinny być tak duże, no bo umówmy się, nawet jak Fina będzie miał wielki sukces, super, będzie, kurde, będę miliarderem, to będę miał milion klientów, może pięć. Bo co się mieści, na laptopie się zmieści. Może na dwóch. Natomiast te logi z kliknięć, czyli analityka customer experience, analityka marketingowa, będzie zajmowała dużo. No i to wyjdzie spokojnie do Data Lake'a, czy do jakiegoś Databricksa i tam będziecie robić na tym głównie analitykę. Więc jakby takie data marty, zostawcie sobie SQL-u. Wszyscy są SQL-a. SQL jest zajebiście wydajne. Tylko kliknięcia i takie naprawdę massive eventy, czy na przykład security. Jak będziecie robili patterny pod security, czy ktoś się wam wyłamuje, no to tam będziecie na tym dorobić. No i w sumie to tyle. Konsekwencja jest taka, że jak to działa operacyjnie. My te track eventy wpisaliśmy wszędzie we wszystkich mikroserwisach, które nas interesowały na potrzeby definicji. I to pisali analytics, czyli oni piszą w JavaScriptie, piszą w C-Sharpie i tak dalej. I oni są właścicielem tego kodu, który wysyła messenger. I nowy mikroserwis nie może wjechać na produkcję bez akceptacji data analytics. Czyli jak ktoś wjeżdża na nowym serwisem, to musi do nich pójść powiedzieć, co chcecie w tych eventach, żeby te eventy przychodziły, żeby nie było gubienia danych. I jest problem z testowaniem, bo jest, bo nie wiadomo, czy wysyła wszystko, natomiast testowanie robimy na poziomie data layera, gdzie sprawdzamy, czy wszystko się zgadza. Dobra, no to chyba tyle. Jak macie jakieś pytania do personalizacji tego, to zapraszam. Na razie bardzo fajnie to działa. W sensie mamy już gigabajt danych dziennie na teście. Jeszcze nie ma żadnych klientów, że mamy gigabajt danych z automatów, które nam testują. I nic się nie wypieprza na razie. Także całkiem to spoko działa, jeżeli będziecie rozwiązywać skalę. Powiem wam za 3 miesiące, jak będę miał jakąś skalę marketingową, czy przy, nie wiem, 10 gigabajtach dziennie, to też jest ok. Dzięki.